Witam, moi drodzy Państwo. Dziękuję, kamerzysto złoty, jak zwykle. Pan zawsze stoisz na wysokości zadania. Dziękuję bardzo. Przemierzałem sobie te klasy tutaj swoje. Żoli boskie. Pomyślałem, że schowam się do dziupli, którą ktoś zbudował, ja nie wiem kto. No i ja wyskakuję, ja Państwa widzę, nie? Dobra, zapraszam za mną, kurwa. Widzę swoją mocna postawka. Elegancka. Dobra, rebiata. Już są Państwo tutaj ze mną, to porozmawiamy sobie dzisiaj o Pandora Gate, czyli na polski brama Pandory. Ostatnio się dużo zrobiło, kurwa, tych gate'ów, no nie? Watergate, Pizza Gate, Pandora Gate, Temple Gate, Eden Gate, no nie? Z Far Cry'a 5. Dużo strasznie jest, kurwa, tych gate'ów. Jeszcze jakiś inny gate jest pewnie. O chuj chodzi z tym Pandora Gate. No, wszyscy wiecie, właśnie o to chodzi, że wszyscy, kurwa, wiecie, o co chodzi. Bo wszyscy już obejrzeliście materiał Wardęgi Konopskiego. Nie wiem, jak Remigiusz Maciaszek ogląda Wardęgę, jak Remigiusz Maciaszek ogląda Konopskiego, jak, kurwa, Nitro ogląda Remigiusza Maciaszka, który ogląda Konopskiego, który ogląda Wardęgę, który ogląda jak stu tam, wiadomo tam, co się dzieje, tak? Tak zwany grzmoting, ale znaczy do tego nie doszło ostatecznie, ale wszyscy wiemy, o co chodzi, tak? Wszyscy wiemy, w co ten cały sru tak zwany był zamieszany. O Jezu. I nie tylko on, zresztą też ten Marcin Śrubiel, czy jak on tam się wabił. Jeszcze masa osób. Sytuacja wygląda tak, że do tego samego worka osób lubiących tam cimcirinci z młodymi, wiadomo o co chodzi. Wiecie, ja nie boję się tego słowa, no nie, bo ja nie zarabiam na tym, ale ja się, kurwa, boję, że mi już kanał wypierdoli, bo YouTube jest tak zajebistą platformą, że nie można, kurwa, mówić praktycznie o niczym, żeby nie dostać, kurwa, permabana. Ale spokojnie, mój filmik na pewno nie będzie taki ugrzeczniony, jak te tych innych, nie? No, więc do tego samego worka... Do tego samego worka został również wrzucony Boxdel, mimo tego, że tam on tam chuja zrobił, tylko coś tam pisał, on się z nikim nie spotkał ostatecznie. Czy chociażby ostatnio też pojechali po tym Paukersonie, nie? Tym DJ Pala Sidzie, czy jak on tam się wabił. Moi drodzy Państwo, co ja na to? Szczerze, w piździe to mam. I chciałbym, byście wy też mieli to w piździe. Żebyście tam teraz nie bawili się, jak to się mawia po angielsku, vigilanti, czyli tam samozwańczych, kurwa, tropicieli, samozwańczych mścicieli, którzy teraz będą szukać, tam robić jakieś śledztwa czy coś. Powiem też Państwu, że to mnie dziwi, że na co było to, kurwa, całe ECPU, na co ci łowcy pedofili, organy ścigania, kurwa, na co tam to ABW, CBS i tak dalej, skoro, kurwa, i tak ostatecznie to YouTube sam wyjaśnił YouTube. Jakby youtuberzy i influencerzy wyjaśnili i odkopali tą sprawę innych youtuberów, innych influencerów czy tam streamerów. To na co, kurwa, to wszystko było? Jak, no, ja nie rozumiem tej sytuacji, że premier Polski, Mateusz Morawiecki, pisze, kurwa, posta na Twitterze, że czeka ze spiętymi po prostu pośladami na materiał Konopskiego, bo nie może wytrzymać. Kurwa, weź się do roboty, gościu. Mogę pogadać, nie? Żeby nie było, bo wkrótce wybory, na co głosuję, pewnie się pytacie, na nic, kurwa, nie głosuję, bo w tym antyludzkim państwie nie ma ani jednej pierdolonej partii, która byłaby choć trochę w porządku, która choć troszeczkę nie byłaby przeżarta tym skurwysyństwem. Nie da się, no nie da się, ale nie o tym teraz materiał, moi drodzy Państwo. Więc nie piszcie tam na tych tam, kurwa, sru i innych dubieli, bo to tworzy konfabulację i tak dalej. Zresztą też o tym Konopski mówił, więc nie przejmujcie się tak tym całym wydarzeniem, ja bym tak powiedział. Wiecie dlaczego? Dlatego, bo to teraz wyszło, ale to było już o wiele wcześniej.
I myślicie, że co? Że tego tematu na przykład nie ma w innych tak zwanych środowiskach elitarnych? Temat pedofilii pojawia się, został odkopany w naszym internecie, u naszych influencerów. Ale pomyślcie sobie, co musi się dziać na innych YouTubach. Nie wiem, francuskim, niemieckim, włoskim, nie wiem, amerykańskim. W amerykańskim na pewno coś kurwa jest, bo to jest za duże środowisko, żeby tam czegoś takiego nie było. Tylko, że to jeszcze nie wyszło. Pomyślcie sobie, jak tak naprawdę, jaki to jest kurwa początek góry lodowej. Zaraz przejdziemy dalej, tylko jeszcze powiem, że ten sam problem na 1000000% występuje również w środowiskach politycznych, w polityce. Również, jakby wiecie, trzeba, ktoś by dobrze poszukał, to by się znalazł i to nie jeden hak na kogoś bardzo podobny, o ile nie identycznie, o ile nie mocniejszy, co haki znaleźli na tego stew całego, nie? I zresztą, kurwa, już znaleźli. Pizzagate właśnie. To było z Hillary Clinton, była w to zamieszana. Co tam zamawiali sobie, ona i jej partyjniacy zamawiali sobie pizzę za 20 tysięcy, za 40 tysięcy dolarów. Wiecie, takie chore liczby kurwa leciały. Jak zamawiali tą pizzę, to zamawiali ją tak, że dodatki i to wszystko jak opisywali tą pizzę, to nie brzmiało to za bardzo jak opisywanie pizzy, ale jakiego dzieciaka mają im dostarczyć. Więc to wszystko sus as fuck jest, moi drodzy państwo. W Hollywoodzie to samo, kurwa. Kevin Spacey, proszę bardzo, myślicie, że dlaczego go kurwa nie ma teraz w filmach żadnych? No bo z chłopakiem są takie dziwne rzeczy wyszły, dziwne rzeczy powychodziły. Jakbym się zastanowił, to jeszcze wam z 50 innych aktorów bym podał z tego Hollywoodu. Chcę tutaj tylko zaznaczyć, że taki problem niestety pedofilii, niestety kurwa, jest w każdym środowisku elitarnym tak zwanym, w każdym środowisku elit, którym po prostu najzwyczajniej w świecie, tak mi się wydaje, od pieniędzy i dobrobytu się w dupach poprzewracało i dlatego szukają... To po Dubiela jechali jak to. Szukają... Jakby to nazwać? Zakazanego owocu, tak bym najlepiej powiedział, że to jest zakazany owoc i ich ciągnie dopiero w chwili do tego zakazanego owocu, gdy wydaje im się, że oni już są pępkiem świata, że wszystko im kurwa wolno, no nie? Tak mi się wydaje, że to jest tego kwestia. Przecież ten Stew, przecież on mógł mieć kurwa w zasadzie każdą w swoim wieku, prawda? No był bogaty, influencer, sławny, no umówmy się, no mógłby mieć no po prostu no każdą. Ale nie, ale on chciał małolaty. A dlaczego? A właśnie dlatego, że się pewnie w dupie poprzewracało. I wjechał ten motyw zakazanego owocu. Dobra, ale teraz tak. Wiadomo, że teraz wszyscy mają na tym punkcie świra. Wszyscy doszukują się i starają się oczerniać kogo tylko popadnie. Zarzuty już weszły, kurwa, dosłownie na wszystkich. Nawet ten Wardęga, który nagrał pierwszy i był jednym z pierwszych, co nagrał materiał o Stew i tym Dubielu i tym Boksdelku, czy tam Bombelku, później ktoś doszukał się, że on też miał jakąś konwersację z jakąś nieletnią. Nic w stylu Stew, żeby było jasne, nic w stylu Stew, ale że coś tam takiego też dziwnego napisał. No bo wiecie, na tej zasadzie, że ktoś tam coś kiedyś dziwnego raz napisał, to pewnie jest 75, jak nie 90% YouTube'a polskiego jest tam zamieszane w coś takiego. Z tym, że no to już nie dajmy się też zwariować, nie? Mówię, na pewno nie ma sensu wrzucać do tego samego worka, co tam Stew, tego Dubiela i innych. Właśnie Boksdela, właśnie DJ Palasajda, no bo oni nie odjebali aż takiej lipy, no nie? Więc nie wrzucajmy ich do tego samego worka. Nie zmienia to jednak faktu, że niezmiernie się kurwa cieszę, że nareszcie się zabrali za tych influencerów. I mam nadzieję, że to jest dopiero początek właśnie góry lodowej. Ponieważ... pedofilia to jedno, co wyszło. To jest jedna rzecz, która wyszła.
I wiadomo, z tym jest związany największy zawsze skandal. Oczywiście, że tak. Natomiast to, że te wszystkie teamy X, High League, no High League'a zresztą już kurwa nie ma, bo tam się przyjebali o tych Czeczeńców, bo centralnie High League to była jedna wielka, to był jeden wielki przekręt. Ale Fame MMA to na 100% również jest kurwa przekręt. I nie mówię, że tam jakieś też są środowiska pedofilskie czy coś takiego, tylko oszustwa podatkowe, oszustwa finansowe, narkotyki, te rzeczy, jak to dopiero wyjdzie, ile influencerów jest zamieszanych w narkole, w oszustwa podatkowe i oszustwa wszelakie, po prostu finansowe, ludzie, to się kurwa naprawdę posypią głowy. I mam nadzieję, że do tego dojdzie. Mam nadzieję, że teraz to właśnie w tą stronę zmierza, w tym kierunku, że zaczniemy się brać za te wszystkie Fame MMA i Teamy X, te wszystkie content house'y, domy influencerów, tych wszystkich. Ludzie, to jest wszystko jedno wielkie pierdolone, zdegenerowane padło w ten czy inny sposób. Jeszcze jedna rzecz. Seksualizacja kurwa dzieci właśnie w internecie. Po chuj jest to YouTube Kids. To literalnie nic nie daje. Z jednej strony YouTube tak niby kurwa troszczy się o dzieci, a z drugiej strony nie ma żadnego age restriction na kurwa jakieś te teledyski tej kurwa Natsu czy tam Sratsu, gdzie to półnaga ladacznica jest w ogóle, to jest żigolak diabła kurwa dla mnie, ona i te wszystkie fagaty, sraty. Ja nawet nie znam reszty, jak mam być szczery. Ta Srersow, ta kurwa Huiriersow, tam tego, ta szyja jakaś tam od zajebania jest tych szmat. Ogólnie nie boję się tego powiedzieć, to są wszystko szmaty i robią kurwa content dla dzieci, a same po prostu wiecie, kupczą swoim ciałem. Dla mnie to jest kurwa, to są nierządnice pierdolone i tyle w temacie. Niech wypierdalają na RedTuby czy jakieś Pornhuby i tam se robią kariery, a nie na YouTubie z dzieciakami. No do kurwy nędzy, co to jest, w jakich my czasach żyjemy? Ale wiecie, dlaczego YouTube na to zezwala? Bo robią zasięgi, robią dramy, robią wyświetlenia, bo są po prostu sławne, bo niestety, ale dzieciaki też są kurwa głupie, to trzeba powiedzieć, i lecą na takie bydło. A dlaczego? Dlatego, bo gdzie byli kurwa rodzice? Bo nie wychowywują tych dzieci jak należy, tylko je kurwa wegetują. Hodują je. One, te dzieci to są wychowywane właśnie przez internet i tych influencerów, a nie przez kurwa rodziców. Słuchajcie, żeby nie było, można powiedzieć, że ja też jestem po części częścią problemu, ale tak naprawdę nie, ponieważ ja też mnie w dużym stopniu wychował internet. Teraz proszę zauważyć, ja już to mówiłem na jednym odcinku z Dane Clyta. Ja wśród youtuberów też miałem swoich takich pseudo-idoli. Żaden z nich nie był tak naprawdę idolem, bo moim jedynym idolem i mentorem pozostanie zawsze Captain Price Bravo 6. Natomiast... zawsze bardzo lubiłem kogo? Roysona. Royson. Bardzo fajny youtuber. Elegant. No teraz niestety ma zastój, no bo czasy się zmieniły, ale dobra. Stone Alone. Rock Alone, przepraszam. Czyli Remigiusz Maciaszek. Też bardzo fajny gość. Stary, poczciwy ojciec YouTube'a, jak to się mawia na niego, nie? W porządku, gościu. Następna sprawa. Ragnarok. Dzisiaj znany tam pod nazwą Hati de Managarm. To jest naprawdę oldschoolowy youtuber. Naprawdę. To 2010-2011 to takiego są głównie jego peak, jak to się mówi, nie? Mega w porządku gościu. To jest jedyny typ ze wszystkich moich youtuberów, który po dziś dzień się nie zmienił i tak jak ponad 10 lat temu nagrywał let's play'e ze starych gier, tak dzisiaj też nagrywa let's play'e ze starych gier. Zdarza mu się też nagrywać nowe, ale przede wszystkim dalej lubi stare. I to się szanuje w chuj. Kolejny, Bungo21. Niestety, ja nie lubię streamów, więc on w pewnym momencie swój kanał wręcz zamknął. Teraz tam wszystkie filmiki jego są dalej na tym kanale, ale nie nagrywa nic nowego, ponieważ przestawił się zupełnie na streamy. Niestety jest to ścieżka, za którą nie mogę za nim podążyć, ale wciąż odświeżam sobie cały czas, oglądam u niego jego stare serie. Mega w porządku gościu, zajebisty chłop. Naprawdę, jak lubicie oglądać sobie jakieś stare let's play'e z gier, polecam do niego zajrzeć. Kto jeszcze? Blade the Belliar. No Blade the Belliar to jest konkrecik opcja, to też już jest niestety wymarły youtuber w mniejszym lub większym stopniu. To był też człowiek, który mnie kurwa wychował na tym YouTubie i to porządna morda zawsze była. To powiedziałbym, że wówczas to była patologia, ale jak na dzisiejsze standardy, to jest najmniej patologia ever. No nie? Jakby dzisiaj to on jest czyściutki w chuj, nie?
Jezus, Jezus, Alleluja wręcz. Master Lu 18. I żeby było jasne, nazwa nie jest przypadkowa. Jak zacząłem oglądać Master Lu 18, to właśnie na podstawie jego nika stworzyłem swój Master Su 15. Więc jak widzi, on dla mnie też był pewnego rodzaju autorytetem na tym YouTubie. Oraz JJ Joker. Kiedyś jako fajny zagrajmer od Minecrafta, później jako menel na streamach. Z tym, że ja nie oglądałem streamów, tylko jego kompilacje ze streamu. No bo mówię, streamów ja nie potrafię oglądać. Żaden z tych youtuberów nie jest w nic zamieszany. Wszyscy są czyści, kurwa, żeby było jasne. I proszę bardzo, i dało się mieć normalne dzieciństwo, dało się nie oglądać ukrytych pedofilów, dało się jakoś, no nie wiem, kurwa. Jakoś przetrwałem, no. Więc ludzie, podsumowując, bo ja nie mam zamiaru opisywać całej tej sytuacji, bo jestem przekonany, że wszyscy, którzy oglądają ten filmik, wiedzą, co zrobił ten Stew, co zrobił ten Dubiel, co zrobił, kurwa, ten tam Bombelek, Boksdelek i tak dalej. Jesteście na pewno zorientowani w sytuacji, więc ja tego opisywać nie będę. Jedyne, co ja jeszcze mogę powiedzieć, to tylko to, że proszę, nie przejmujcie się tym aż tak bardzo, za to wkrótce się, mam nadzieję, dobiorą odpowiednie służby, spacyfikują to całe skurwysyństwo i tak jak mówię, my sobie siedźmy, nie przejmujmy się tym, oglądajmy to tam na zasadzie, tam od kogoś usłyszymy czy coś takiego, nie żyjmy tym, po prostu nie żyjmy tym, bo nie ma sensu, słuchajcie, my mamy własne życia, kurwa, nie ma sensu się przejmować jakimiś zjebami na social media, ale mówię, po cichutku liczę, że dopierdolą się do tych wszystkich środowisk. Właśnie już tam nie o pedofilię, bo raczej kwestia pedofilii jest spacyfikowana w tym momencie. No bo teraz dobierają się za wszystkich, którzy byli w to umoczeni. Natomiast oszustwa finansowe i narkotyki. Za to niech się przypierdolą. Niech Fame MMA, kurwa, upadnie. Niech to wszystko, kurwa, chuj jasny strzeli. Drodzy Państwo, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Następny vlog, jaki zrobię, to jest najprawdopodobniej o sztucznej inteligencji. Na to przyjdzie jeszcze czas. Filmiki, no, jak Państwo wiedzą, mój komputer jest dalej w naprawie. W chwili robienia tego materiału dalej jest on w naprawie. Już jest 3 dni, więc mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, to znaczy w poniedziałek albo wtorek, już go zrobią. I będzie operacyjny. I tyle, moi drodzy Państwo. No nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać. Uwierzcie mi, że ja też bardzo chętnie chciałbym dla Was dalej nagrywać Dane Clyde'a, nie? No, także dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Ma sercu do Państwa szprechał i widzimy się w następnych materiałach. Po prostu. Siema.